Wywiad ten nie zawiera wszystkich możliwych tematów, które można by w nim było poruszyć, za co twórcy programu z góry przepraszają. W czasie realizacji programu żadne zwierzę nie ucierpiało. No. No długo wytrzymałeś, patrz. No ja... 3 lata wytrzymałaś, mimo tego, że w tych komentarzach to padało, padało, padało. Albo ja bym był do końca konsekwentny i powiedział, nie, a właśnie jego właśnie nie będzie. Oczywiście było strasznie na początku, tragicznie, beznadziejnie, źle, nigdy więcej, no ale stało się inaczej. Doliczyłem się 98 małych, z tymi dużymi jest równe 100. Jest ich równa setka. Ja, uprawiając zawód aktora, bardzo dużo wygrałem policjantów, nawet w dubbingu. Właściwie równa setka i jeszcze jedno, dalmatyńczątko. A ja nie grałem tam... A takiego psa grałem. Co takiego? Co się dzieje? Sierżant, Czmych melduje się. Czmych. A przypominam sobie, tak. Naprawdę może. A to nie był taki pies. O co chodzi? Nie dosłyszałem. Powiedz mi, powiedz prędzej, powiedz. Jedną chwileczkę. Nie, sierżant Czmych, no właśnie chciałem powiedzieć. No cóż, biegiem marsz, zbadać teren, natychmiast. Tak się zbiegiem marsz, pułkowniku? Sierżanta grałem, tak. Sierżanta Czmycha. Pan mówi do mnie? Tak, do ciebie. Co się z tobą dzieje? Ja chyba jestem zakochany. A to co? To jakby podróż do gwiazd. Na Wenus czy Marsa. A, coś było takiego. Tak. Śmietnikowe koty. Gdzie się podział mój skarb? To nasz skarb i chcemy go dostać. No tak. Dzień dobry wam! Dzień dobry, panie akwizytorze. Pozwól, że zaprezentuję wam nowy, wspaniały produkt. Niewidzialny sos! Ja miał bardzo szeroki diapazon i czerwony tak. I mówił, o, i on tak się użalić potrafił i potem eksplodował! Trzymam go w ręku, widzicie? Ej, tu nic nie ma, to oszustwo! To oczywiste, że nic nie widzisz, ponieważ to jest niewidzialne! O, to poproszę jeden! To jest 150 lat temu. Znacznie lepiej to wychodziło. No ale bo to było na bieżąco. Ja teraz, przyznam szczerze, dawno nie miałem kontaktu z czerwonym, nad czym boleję, bo uważam, że to świetna kreskówka, krowa i kurczak i jamłosica. Czołem to ja! Twoja dobra wróżka! Złożę ci propozycję nie do odrzucenia! No to był taki swego czasu bardzo kultowy serial. Będę wasza najwyższa posępność! Jak? No, coś sobie przypominam. No, pamiętam, bo to było okupione krwią i blizną. Jak przyszedłem na casting, zaproponowano mi zagranie kilku postaci i z tych kilku postaci wybrano mi 4. Kamila. Fuzzy, Gonzo, Waldorf, czyli jeden z tych dwóch starych dziadów. Tyle do wiary, dokonali niemożliwego, co za osiągnięcie, brawo! Zazazem, mówisz, że zaczął ci się podobać ich show? Nie, że jest jeszcze gorszy niż dotąd. No i zwierzak. Nie wolno wstawać z miejsca, zwierzaku. Nie pozwolimy ci na dzikie zachowanie, a już na pewno nie w samolocie. Zwierzak, nie być dziki. Jasne, a ja wcale nie wypełniłem wczoraj piaskownicy puddingiem tofi, żeby ćwiczyć skoki na główkę. A jeszcze z tych takich właśnie kukiełkowych postaci, takich mapetowych, to grałem, jak on się nazywał? Trelka. Tu taki trelek, latali jak ptaki, latali, my tak pod drzewem. Tak jest, takie maleństwo, to, tak to doskonale go pamiętam, bo on był najmniejszy ze wszystkich, których grałem, no wyłączając oczywiście krowi enzym trawienny, bo ten był chyba najmniejszą postacią, jaką zagrałem, ale trelek tak. No. Czy mi się zdaje, czy on się nie za bardzo kręci koło ogona? I nie tak jak panu, mnie pacjent nie powie, gdzie go boli. Słuchaj, powiedz mu, że mój ogon jest w porządku. Więc doktorze, jeśli pan pozwoli,
Hej, gdzie on ma zamiar to włożyć? Bardzo byłem dumny, że wygrałem casting do tego filmu. Zaraz połknę termometr i nie mam na myśli mego pyska. Panie doktorze, może wyciągnąłbym to trochę. Nie dotyka. Zagłębia się? Niestety zaginął w akcji. Zastanawiam się, czy ja nie robiłem też kiedyś Eddie Murphy'ego. Bardzo niewykluczone. Świata nie znasz, choć go znasz. I to jest właśnie temat nasz. Czasami nie wygląda źle, nagle ze strachu krzyczysz aż. Powiem szczerze, że nie przypominam sobie, by kiedykolwiek, może to jest moja jakaś tam niepamięć i może w tej chwili to jest jakieś kłamstwo płynące z ust moich, ale nie przypominam sobie, żeby ktoś mnie dublował tutaj jakiś śpiewak, jeżeli rola była śpiewana. Kiedyś o włos, gdyby nie podły los, byłbym magikiem, lecz przyjąłem cios w nos. Jakoś sobie chyba z tym radziliśmy. To może chodźmy do nas. Ja! Nażremy się jak świnie! Grałem świnie, bo były trzy świnie i były trzy ślepe myszy. No cóż. No nie to nasza farma, ale jakoś to będzie. Nie jest źle. Damy sobie radę. Też były po drodze takie już tylko krótkie epizody. W dzisiejszym wydaniu Knechty. No i to jest rozrywka. Kierowca białego Mustanga nie zatrzymał się na wezwanie. Potrzebne wsparcie. Mimo agresywnej postawy zatrzymany, funkcjonariuszom udaje się opanować sytuację. I w dzisiejszym Knechcie zobaczycie państwo i tam... I reportaż z pola bitwy. A rodzina zdrowa? A zdrowa, zdrowa, dziękować. A ojciec zdrowy? Zdrowy, dziękować. A twoja siostra zdrowa? Zdrowa, zdrowa, dziękować. Co słychać? A dziękować, dziękować, dziękować. A twój kuzyn, jak zdrowie kuzyna? A zdrowy, dziękować. A interes? Jak twój interes? Zdrowy. To jakby już weszło do kanonu, bo wtedy w owym czasie, jak film był w emisji, to bez przerwy słyszałem gdzieś, a dziękować, dziękować, dziękować. A jak tam żona? A, dziękować, dziękować, dziękować. Ruch, jak widzę, spory. A tak, spory, dziękować. To był taki epizodzik dwóch jakichś starych dziadów rozmawiających gdzieś tam przy pustyni, ale był też ten taki zły. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem! No to chyba utknęliśmy. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem, ale i powiedziałem. Był zły Nikosis. Tak, był zły Nikosis. Sorki, to jest zabawne. Ja wiem, jaki był straszny głos miał. Albo nie, to nie ten. On tak mówił, taki był, tak. Na dole, tak. Dwóch, trzech kretynów. My są Daltony! Czterech. To jest napad. W oryginale ten film nosił tytuł Daltonowie. Nie żaden Lucky Luke, bo bohaterami filmu byli Daltonowie. Boże, jak pies. Jak ci noch przestawię, też zamkniesz? Hej, może to o nas! Tu jest napisane, ekrytyni z zachodu. Gdzieś to znalazł? Bo no hiciorem byli ci właśnie Daltonowie. Mhm. I ja grałem takiego najmniejszego chyba. Cześć, jestem Lenny. Co, maleństwo, zaczepiło się? No nie mdlej mi to. Jedna z moich ulubionych postaci. O, matko, chcesz, żebym miał zawał? Można wiedzieć, co robisz. Co? Ja? Ja właśnie... Zrywałem ci kwiatki. On tam też miał taką ulubioną kwestię, często cytowaną przez ludzkość. Ta-da! Sebastian, pracownik myjni i delfin! Tak właśnie. I też dostawałem bez przerwy tym tekstem w plecy. Przestań się kłócić! Powiedz grzecznie cię proszę, Edi! Niedoczekanie! Powiedz grzecznie cię proszę, Edi, podaj mi chipsy! Dawaj te chipsy! Przestańcie pójnie czytać! Ja tak zawsze miał głęboki ten głos. Zaraz niech pomyślę. Teatr cieni? Zgadnijcie, co to jest? Ojej, czy to ręka N? Bardzo mi się podobało w tej kresce, jak oni biegli, to temu tam główka tak zawsze z tyłu zostawała temu mojemu bohaterowi, bo on był najwyższy z nich wszystkich i miał największe opory powietrza. Nie szkodzi, chłopaki, ja po prostu wyjmę tę dziurę! To jakaś niedorzeczność! To jest bardzo lubiany przez publiczność serial.
Bardzo często mi go wytykają, ale w takim dobrym sensie tego słowa. Gabo? O, myślałam... nieważne. Oczywiście, to pamiętam. Doskonale to pamiętam. O, taki był też, taki był wzruszający. Jesteś cały? Cały, ale plaskaty. Kaczor Donald był pierwszą chyba taką dużą postacią i jeszcze do tego tak karkołomną. Przepisy kulinarne. Kaczka pieczona, kaczka obła. Propozycji, w ogóle samych propozycji Kaczora Donalda, jak się namnożyło, no. To już nie jest ten sam Kaczor Donald, którego znamy i zamkniemy oczy i go właśnie takim widzimy, bo on taki jest, no. Ja wiem go, ale boli, boli strasznie. To chyba płetwo kukutoza. To poważna choroba. I są taką nowoczesną kreską rysowane, taką ostrą, szarpaną te kaczory. I znowu są też takie okrągłe, takie jak z klocków, jak z zabawek dla mniejszych dzieci. No tego jest całe mnóstwo. Nie mówiąc już o kaczorach, które jeżdżą na łyżwach. O nie, wycieraczka tu sunie z owiewką. Jaką owiewką? Nierdzewną. A teraz skacz, stary. A ty co tak glancujesz tę szybę, baranie jeden, ty? Że co? Że wcześniej drogi nie widziałeś? A, był taki komar, który się rozplaskał na szybie samochodu. A! Myślałem, że zdechłeś 100 lat temu. To legendarne legendy. Tam dużo do grania nie ma, no. Głównie jakieś dźwiękonaśladowcze rzeczy. Co? Jadą biaki! Pierwszy! Au! Ale też reżyserowałem Kung Fu Pandę. Jestem w niebie? Jeszcze nie. Ale biorąc pod uwagę, że to wózek Shona... Co to jest Shona? Największy kłusownik w mieście! Kłusownik? Tam była świetna, genialna, absolutnie genialna sekwencja z królikami. Czy jak kto woli, to może to były zające, nie wiem. Kto to? I następny. Pff. Ostrzegam, mam długie paznokcie, a w domu jest monitoring. Cześć, koleżko. A potem tam była jeszcze gorsza sekwencja użycia królików, bo w lesie nie było papieru toaletowego. Kiedy ja ci dam znać? Co tak ryga? Próbowaliśmy to wielokrotnie rozszyfrować, co on tak naprawdę mówi, nie do przeczytania, to jest w ogóle nie do wysłyszenia. I ten śmieszek charakterystyczny, tak. Ja, das ist ja! Ja, to wam doda pikanterii. Z jakimiś niemieckimi korzeniami. Nie wiedzieć czemu. A co mam robić? Będziesz grał za kulisami. Pomagał z rekwizytami i podpowiadał. Będziesz takim niewidzialnym chomikiem. No był taki, tak, był. No, Hamtaro. A było jeszcze... Jacques! Oui, odkazić? Oui. Z oceanu. Ou la mer, bon. Voilà, cały wątek bohaterów w akwarium, którzy planowali ucieczkę. Witaj, Phil. Jestem Baymax. To nasze ulubione, jak on tak... Emocje mu się włączają i to jest jego mega, mega wielki poziom emocji, jak on mówi. O nie. O, Alex gotuje. Czyli czegoś chce. Lub coś zbroiła. Lub każe nam zjeść coś wstrętnego przy ukrytej kamerze. Jak się pojawiali w ich domu Mugole, to dochodziło do jakichś takich nieprzewidzianych, niekontrolowanych sytuacji. Cześć, szukamy Maxa Russo. Jeśli zrobił coś dobrego, to pewnie nie był on, a jak zrobił coś złego, nie płacę. Ale oni tam wszyscy czarowali. Jakieś w ogóle dzieci kończyły kolejne kursy wtajemniczenia. Nie wiem, czy nawet do szkoły czarodziejskiej nie uczęszczały. Gdyby tylko człowiek o imieniu Dan rozumiał, że Bakugan to nie tylko gra, to także mój wymiar, Westroja, gdzie toczy się zażarta bitwa. Westroja składa się z 5 światów, a w każdym z nich dominuje inny żywioł. Tarcza ognia. Yeah. I każda ich akcja zaczyna się od takiego przedtaktu, którym jest ryk, no. To jest generalnie zdzieranie gardła. Zejdź mi z drogi, Drago! Dlaczego tak bardzo ci zależy na tej mocy, naga? Dobrze wiesz, że ona cię w końcu zniszczy! To pewne!
Zamilcz! Nie masz pojęcia, co czujemy w środku. Nic nie wiesz o naszym świecie. Po latach wielu, bo to chyba ostatni wysyp Bakuganów mieliśmy z 10 lat temu. I teraz po tych 10 latach znowu wracamy do tego tytułu. Prawie cała obsada została wymieniona, a tylko mnie zostawiono. Znaczy nie wiem, czy tylko mnie, ale naprawdę był bardzo, bardzo duży lifting. To te same bestie, które mi się wcześniej ukazały. Opamiętaj się w końcu! Co to? Kto to powiedział? Zamek Hauru był jeszcze. Sophie! Zaraz zgasnę, no! Rzuć chociaż małą szczapę. Co robisz? Nie, bo spadnę! Znaczy kiedyś się tak mówiło, że jak jest jakaś po prostu porąbana, wykręcona strasznie postać, no to trzeba do Boberka zadzwonić. No i faktycznie, znaczy, to jest to pewnego rodzaju komplement, ale też i przekleństwo. Kiedy byliśmy bogaci, nakupowaliśmy mnóstwo drogich rzeczy. Pamiętacie? Miałem kurtkę ze szczerego złota. Miałem sokoła. A ja miałem służącego. Robił wszystko to, czego mi się nie chciało. Jadł zdrowo i uprawiał sporty? Gdyby był tu mój służący, pewnie uraczyłby cię ciętą ripostą. Kiedyś Joasia Wizmur powiedziała, że ty, Bober, masz przesranę. To ty nie zagrasz dużej roli głównej, bo ciebie szkoda do dużej roli. Bo dużą rolę to się prosto gra. A jak się pojawia gdzieś jakiś pokurcz, który się pojawia incydentalnie, ale jest jakąś tam wiążącą różne sceny postacią, no to już jest coś trzeba wykręcić. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... I tu chórek. Mało. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Nie ma co kryć, że Julian ma swoje miejsce również w naszej kulturze. Słuchajcie, sensowne panienki. Prawdziwy król Julian tu stoi. Uwielbiam, kiedy laseczki wprawiają w róg wesołe ciałka. Nagle tak niepostrzeżenie się pojawia. I mój cześć, tutaj ja do was przyszedłem, żebyście mogły tak z moją stopą troszeczkę poobcować, tylko nie za blisko, nie za blisko. Nie będziesz mi tu przebywał koło stopy, tak? Ani mru, nie naruszać milczenia, nie naruszam. Który tam hałasuje? A to znowu... Szczerze, właśnie też ludzie często spotykani chcą mi tak zrobić dobrze, chcą być mili i zaimponować mi, że znają jakieś tam cytaty julianowe i na przykład zaczynają z intencją, że ja dokończę, tak? No i... A ja w ogóle nie mam bladego pojęcia, o czym oni do mnie mówią, no bo ja miałem jednorazowy z tym kontakt. Dobrze, nie chcesz, nie mów. Chodzi o kobietę. O, no nie, nic nie powiedziałeś, że tu chodzi o kobietę. Zbliżasz się do niej, nie? I taka... A potem czekasz, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? Teraz wasze wargi praktycznie się już stykają. A potem po prostu jej mówisz, jak bardzo jej nienawidzisz. To genialne, ale to absolutnie, to majstersztyk, to oni to wymyślili, wow. Wzruszyła mnie ta mała trupia główka. Nie gram absolutnie w gry online, no bo to są już mega złodzieje czasu. No bo tu pojawia się element rywalizacji, no. Jakkolwiek to, no, czy ona jest bardziej, czy mniej sportowa, no ale już są rzeczywiście gracze i no ta świadomość powoduje, że dojedźmy dalej, no idziemy, no jest wyzwanie. Wszyscy ludzie marzą, ale nie w ten sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić. To moje dzieło. Ale zagrałem kiedyś, przyznaję się. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda i na czym polega fenomen Uncharted. W jakiś tam fragment zagrałem. No, oczywiście to mnie przerosło. Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz.
Pyska, ty z ciebie gówniarz. I faktycznie gra Uncharted była jakimś takim przełomem. Oczywiście ja mówię ze swojego punktu widzenia, eksperci mogą tego nie przyjąć, mogą temu zaprzeczyć, ale tak mi się wydaje, takim przełomem na rynku growym, bo do tej pory te wszystkie takie fragmenty gry, gdzie pojawia się rozmowa, czy jakiś rodzaj narracji, który ma tylko pchnąć akcję dalej do przodu i tu się nic nie dzieje, gracz czeka, aż się to skończy, przyjmuje te padające jakieś istotne informacje, które pozwolą mu tam dalej w podróży. Są pewnego rodzaju, nie wiem, mapą, skarbnicą wiedzy i tak dalej. No to było nudne, to było takie no, czysto formalne. Tak? Postaci nagle się zatrzymywały i tak nieznacznie ruszając główkami gadały, wykonując jakieś tam gesty w swoją stronę. No i teraz, czy go tu stukniemy, czy mu, nie wiem, damy ten grosz, o który prosi, zależy, od tego zależy dalszy przebieg gry. A w Uncharted nagle to były formy filmowe, to było tak wciągające, to było tak frapujące, że to się naprawdę oglądało jak dobry film. Parę ciosów mogłeś zamarkować. Tylko parę razy cię musnąłem. Pociągnąłeś mi z bani. Dobra, dobra. Trochę mnie poniosło, sorry. Tak. Ale sam mówiłeś, że ma być realistycznie. Lepiej go nie wkurzaj. I tak oglądamy ten dobry film i nagle wpadamy w akcję i nagle ten pad zaczyna drżeć i wagon, w którym się znajdujemy, spada w przepaść, a my musimy znaleźć z tej sytuacji wyjście. I to było niesamowite. To jest w ogóle... Tu poziom wyśrubowali, wykręcili no naprawdę, naprawdę wysoko. Rozumiem, że masz amnezję, ale takie rzeczy się pamięta. Piękny to był dzionek. Po jednej stronie 46 tysięcy czarnych, po drugiej my. Nordlingi, razem. Ale zagrałem naprawdę w wielu, wielu grach i spotkałem wiele pozytywnych, dobrych opinii. I ludzie, chcąc mi zaimponować, wymieniali tytuły, ja nie wiedziałem, co oni do mnie mówią. No. A to nawet nie jest moja arogancja, tylko pewnego rodzaju indolencja i w wielości wykonywanej pracy te rzeczy jakoś tam też umykają. No. A że jakby nie mam z tym potem żadnej... żadnego kontaktu, no, nie ma ciągłości, to umyka, no. A że Uncharted miał już tyle odsłon, a że to było takie ważne i to tak, no to pamiętam, no. Wiedźmin, no tak samo, no to są jakieś tam rewolucyjne rzeczy. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ tą błazę na dół i zajmij się Wiedźminem. No, ostatnio spotkałem człowieka, który i to było na planie filmowym, który tak nagle podchodzi i mówi: tam ktoś z ekipy. Przepraszam, czy pan użyczał kiedyś głosu w jakichś filmach? Ja mówię, no owszem, zdarzyło się. A może pan wymienić jakiś, może pan powiedzieć? Ja mówię, nie mogę. Nie mogę, bo nic mi do głowy nie przychodzi, nie wiem. No ale jakiś taki, jakaś taka rola, taka, wie pan, no. Taka wow, taka znacząca. Ja mówię, no nie wiem, Kaczor Donald? Wiedziałem i tak właśnie, tak, kurde, tak. Tak jak usłyszałem pana głos, to właśnie no. I pomyślałem sobie, koniec świata. A myślałem, że z Kaczorem jednak różnimy się, no. Że Kaczor gada sobie, ja gadam sobie. A jednak nawet jak używam swego prywatnego głosu, to dla kogoś mogę brzmieć jak Kaczor Donald.